Halo, halo, czyli witam wszystkim w następnym odcinku. Ja nazywam się Czechu i fajne te odcinki co tydzień i siadam codziennie. By the way, minął potężny. Jeszcze tylko 394 dni, czyli minęły 4 dni. Praktycznie za 34 minuty miną 4 dni. Na szczęście przeczytał sobie Moby Dicka. W rzeczy samej bardzo dobra opowieść. Zajęło mi to trochę czasu, by skończyć, ale to nie tak, że jestem tutaj zajęty. No to przeczytaliśmy jedną z książek. Jak czas leci, powinienem czytać trochę więcej. No i co wam powiem? I nic, no poprzednio trochę porobiliśmy, ale nie żebyśmy jakoś gigantycznie dużo zrobili. Dzisiejsza misja jest taka, że musimy, bo tu jest jeszcze wiele, wiele, wiele dróg, których nie zwiedziliśmy. I ja bardzo, ale to bardzo chciałbym je zwiedzić. Chciałbym dotrzeć, szczerze wam powiem, może tutaj coś takiego. Także ja tam wyruszę, no i widzimy się oczywiście. A nie, wiecie, gdzie bym wyruszył? Tutaj. Tu coś było, pamiętam. Zajmie nam to trochę, także ja się będę tutaj raczył moim kakałkiem. Wreszcie będzie krótszy odcinek, a nie 40-minutowy czy coś takiego. Przynajmniej taki jest plan dzisiaj, a nie wiem na ile będzie emocjonująca ta gra. Staram się wycisnąć co mogę. Każdy ostatni sok, ale tu nie ma z czego wyciskać. Chłopcy chodzi, najwyżej coś się stanie raz na jakiś czas, ale wiecie jak jest. Raczej nudna gra. Powiem wam tak, ale dzisiaj syf odpieprzam. Nie dość, że pół odcinka nie nagrałem. Inaczej. Połowę odcinka dźwięk się nie nagrał. Tę drugą połowę to w ogóle nie nagrałem nawet, więc. Nic, to jest ciekawe miejsce. Tu nie byliśmy jeszcze, tu są jakieś. Rysunki, znaczki, coś takiego. Investigate. Zaczynam rozumieć te rzeźby. Ja nie bardzo, bo coś mi. Ciekawy. O, okej. Tą mapę nam pokazuje w tym momencie. Okej. Wypadałoby screenshota jakiegoś zapierdolić. Mamy jaskinię. Mamy jaskinię. O, a tu coś. A to biblioteka jest. Holy shit. Nie no, ja sobie to zostawiam, no muszę widzieć. Tylko proszę, żebym jak kliknął X, żeby się nic nie usunęło. Proszę. Tu byliśmy. Tu byliśmy. Tu byliśmy. Tu jest nieskończoność. Tu nie byliśmy. Oj, tu nie byliśmy, byczku. Na pewno tu nie byliśmy. Myślę, że zaczynam rozumieć te rzeźby. Jest długa oraz ciemna droga na szczyt. A z tego co widzę, tutaj po prawej stronie nie ma żadnego przejścia, co nie? Ani tutaj. Wydaje się, jakby tutaj nie można było nawet się jakoś przedostać, tylko trzeba by było kop, 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 kop. Może tym killowym właśnie. Tutaj na pewno byliśmy. Tutaj na pewno byliśmy i praktycznie wszystko zwiedziliśmy. Tutaj wydaje mi się, że też wszystko zwiedziliśmy. Tutaj jest król, tutaj jest nasza jakby baza. No i tutaj na pewno nie byliśmy. Tutaj na 90% nie byliśmy. Tutaj już na 100%, a tu już do góry też nawet na 200% nie byliśmy. Kamera widzę jeszcze się trochę oddala. No nic, poczekam, aż się full oddali. Jak spojrzeć, to widzę jakiś tunel tam jeszcze na końcu. No, jest tam jakiś tunel po prawej stronie na samym końcu tutaj. Pytanie, czy on się kończy. Wydaje mi się, że on się kończy, ten tunel. Ale może istnieje. Tutaj istnieje na pewno ściana, czyli tam się nie da przejść, ale możliwe, że jest szansa na to, by się przekopać. Więc widzę kilka miejsc, w których powinniśmy móc się jakby przekopać. To jest fajna mapa. No myślę, że screena muszę walnąć. Screen to jest obowiązek w tym momencie. Jak gra nam daje mechanikę mapy, bo przez przypadek stałem w tym samym miejscu i poszedłem po kakao, tylko i wyłącznie dlatego nam się to udało ogarnąć. Ale ogarnęliśmy, więc jeżeli gra nam daje taką możliwość, no to koks, no to koks. Zapiszę sobie w OBS-ie jako mapa. Dobra, wydaje mi się, że tam się będą grube jajca działy, tutaj, na samym końcu. Tak mi się wydaje. Ale nie wiem, czas iść. O kurwa, nie wiem co wyskoczyło. Mogę mu zaznaczyć, że on może iść w każde miejsce? Zaczynamy, że ma iść tam, zobaczymy. A może my tak możemy po prostu sobie kliknąć, że on sobie tam, że tam ma wypierdalać i on tam idzie. Pick up. No, chyba mu przerwałem animację chodzenia, niestety. Wiecie, nie zawsze taka ściana oznacza, że tam jest nic nie do przejścia. Czasem oznacza taka ściana, że po prostu musi się wczytać, jakby coś, więc. Czyli to są hieroglify mapy po prostu. To jest hieroglify tego wszystkiego. Te schody wyglądają na to, że prowadzą do jaskiń poza pałacem ziemnym. Nie jestem pewny, czy królowi by się spodobało. Gdybym tam wyruszył. No to co? Rebelia.
To są niezłe schody. Mogę iść w prawo? Wygląda na to, że mogę iść. Pytanie, czy tu... A, nigdzie nie pójdę, okej. Okay. Taka trochę zmyłka. Też jest bardzo ważne pytanie, czy mapa wszędzie prowadzi, czy jakby... Czy wszystkie drogi prowadzą do Rzymu? Bardzo ważne pytanie. Różnie może być z tą mapą. Może niektóre rzeczy zakrywać. Wydawało mi się, że tam na przykład nie było naszego domku i tak dalej, więc... Możliwe, że istnieje kilka ukrytych rzeczy, których po prostu na mapie nie ma. A możemy je samemu odkryć. Nie bez powodu ta gra się nazywa... Ta gra w tagach ma Choose Your Own Adventure. Avengers. Wiesz, swoje przygody. To jest wyjście z pałacu. Jestem, mam pozwolenie na eksplorowanie innych części królestwa, ale powinienem być ostrożny. Pytanie, jak te drzwi otworzyć? Mam nadzieję, że te drzwi będzie po prostu będą się same otwierały. A my się otworzą. Ach, część mojego instrumentu. Jeżeli zbierę je wszystkie, będę w stanie zrobić mask, czyli chyba nie wiem, jakiś dźwięk w domu. Teraz mam wszystkie części w domu. Enter the door. Te stare drzwi otwierają się całkiem powoli. Zajmie to około 2 godzin, zanim pozwoli mi wejść do środka. No nic, no to jeżeli 2 godziny nam to zajmie, wydaje mi się, że tutaj czas leci po sekundę, a w naszym domu po 3. Jeszcze możemy dodać do ogniska, więc nie mogę się doczekać, aż zobaczę, aż usiądę na moim fotelu w domu. Więc co, wyruszam w przygodę do domu. W domu kładę się normalnie na siedzonku, czytam nową książkę i przychodzę tu za 2 godziny. A propos, jak już tu przyszliśmy, to możemy zagrać na trąbce. Czy czymkolwiek to jest, wygląda jak jakaś trąbka. Make a mask, go! 6 sekund leci. 5. 5. To było 8? Nie, to było 6. A tak po 3... Po mniej leci, po 3. 3, 4. Tak po więcej. Następna symfonia dla wieków, na pokolenia. Czarny ludek sobie tutaj śpiewa, gra, znaczy się, ja nie walę konia, ej, tylko nagrywam odcinek. Odcinek jest nudny, więc muszę być debilem, żeby być debilem trzeba mieć śmieszną twarz. Ja mam, twoja matka się, kek. Idziemy mu odpalić ognisko, żeby czas mu szybciej leciał, żebyśmy za te 2 godziny, kurwa, otworzyli to, te drzwi zajebane. Dobra, to co teraz czytamy? A to ma 5 stron. To są... To jest dziennik myśli, dziennik myśli. Pamiętnik. Oczywiście, że jak nagrywałem, to musiałem przerwać, otworzyć, zapomniałem odpalić i gadałem do siebie. Pewka. Dobra, ja muszę na chwilę iść, więc w sumie damy mu coś do poczytania. Co chcesz czytać? Fables? No nic, gościu, no to czytamy, co? Czytamy Fables. Panowie! A nie, myślałem, że gra mi sugerowała. Może to nawet gra sugerowała, żebym zapisał. Dobra, chodzimy, tu na pewno nie byliśmy. Na 200 milionów procent. Chociaż zjadłbym bułkę, może poczekać. Będę jadł i grał. Ktoś nie lubi, jak ktoś mlaszcze? Chyba nie od... O materiały. To postawa. Na tym kanale. Te jaskinie, tutaj są zimne. I opuszczone. Dobra, możemy iść w prawo do góry, w lewo do góry chyba nie możemy iść za bardzo. Wygląda na drogę, w którym nie możemy jednak pójść. Jak on sobie tak chodzi, to jedzenie czegoś w trakcie nie będzie głupie. O, nic tu nie ma. 4 disappointment, 4 zawody. Chyba 5 zawodów. Kamień tak twardy i ciężki, jak mój zawód. Idziemy w prawo do góry. Tego chyba co mapa pokazywała, to wydaje mi się, że do góry na pewno można iść. A na dół? Może to być jakaś rzecz, która mapa nie pokazała, nie jestem pewien. Zresztą nie będę oszukiwał. Znaczy właśnie będę oszukiwał, ale nie was. Zrobiłem sobie mapę. Ale zrobiłem skina mapy, który on pokazywał. I my jesteśmy... Okej, wiem gdzie idziemy. Teraz idziemy właśnie do kopalni. Tak jest. Już widać różne rzeczy. Nawet to powiedzieć. Wygląda na starą kopalnię. Może fajne miejsce, by znaleźć przydatne rzeczy. I potem do góry na grzybki. Jaka jest muzyczka? Brak. O, mamy dwa...
Bizowód, kawałek drewna. Moim największym marzeniem jest budowanie pewnego dnia łóżka. Aha, bo my tory zbieramy. Okej, czyli zbieramy tory. Ciekawe jak z Ole będzie szybciutko lecieć, jak my zbudujemy łóżko. Tak by szybciutko leciało, mi się wydaje. Tylko nie wiem, czego potrzeba do zbudowania łóżka. Kawałek drewna. Nie myślę o niczym lepszym, niż zbudowanie przytulnego łóżka. Potrzebuję również trochę mchu do tego. Na razie mam 4 drewna. Czyli tak musimy z 2 tygodnie poczekać, też ten mech chyba wyrośnie. 2 tygodnie to było chyba. Mamy tu kilof, więc gites. I w tym kilofem będzie strasznie dużo rzeczy do robienia. Niestety. Mówię, ponieważ oszuści, bandyci, wygląda na niełatwe, że nie będzie łatwo zejść na dół, ale z tego nie jestem pewny, ale wygląda jakby się to miało zawalić. I widziałem chyba, że gdzieś to się zawala, więc postoję tu chwilę. Cierpliwość popłaca. No i mamy to, w końcu się zawaliło. Tylko, o nie, nie, nie umi, nie, no chyba przejdziemy obok, co? A, dobra, już się, a możemy pozbierać drewno. Nie wiem, czy dużo nam to da. Nie wiem, ile jest potrzeba drewna do łóżka. Na pewno wiem, że potrzebujemy mechu, więc na razie to i tak jest bez znaczenia. Podnieś. Teraz, i teraz kamienie by trzeba było powydobywać. Trzeba sobie upiększyć domek. Mamy to w końcu. Poręczny Oskard to był? Poręczny Oskard. Przydatny do wydobywania materiałów i niszczenia ścian. Kruchych ścian. Chyba fragile to jest kruchy. Każe mi się z Death Stranding. Tak bardzo żałuję, że ta gra powstała. Z tego względu, że ta gra byłaby takim przepięknym serialem, jakby to zrobili z, albo filmem, chociaż wydaje mi się, że też mogliby się zmieścić w filmy. Wydaje mi się, że serial, taki długi serial z takim klasowym budżetem, to byłaby przepiękna sprawa. A jednak silnik gry i gra i to, ile uciągnie twój komputer, to jest, czy tam konsola, to było dużym ograniczeniem dla nich, kiedy robią coś tak wielkiego, tak przepięknego artystycznie. No, szkoda, że to nie jest serial. Ale myślę, że nigdy nie mów nigdy i jeszcze może jest czas na powstanie tego serialu. Serial na bazie gry. Zresztą The Last of Us tak robi. Robi teraz serial. Znaczy będzie teraz serial The Last of Us na podstawie gry, z tego co pamiętam. Ja myślę, że napiszemy na to. Możemy iść tu na przykład kopać? Nie możemy, ale możemy iść tu. Może z tego, o Jezus, jest tyle rzeczy do pochodzenia teraz. Za dużo jest, ja już bym musiał kończyć. O, to jest kopalnia, to jest, moi drodzy, kopalnia węgla. Nie wiem, na ile, szczerze mówiąc, ten węgiel się kopać opłaca. Wydaje mi się, że nie na dużo. Wydaje mi się, że jednak bardziej opłaca się czekać w domu, niż jej wydobycie i rozpalanie na przykład ogniska. Trochę zajmie. Nie jestem najsilniejszy, ale na szczęście mam sporo czasu. No i tak sykopy tutaj. No ale myślę, że odpuścimy na ten moment. Wygląda na to, że jakieś wartościowe minerale chowają się za tymi śniadaniami. Tak jest. Za tymi ścianami. Ta ściana nie jest zbyt twarda, ale dziwny zapach wydobywa się z niego. Idzie powoli. No ale to jest, zgaduję, że to jest siarka, więc nawet nie chce nam się tego wydobywać. To jest, wiem, że to jest do ogniska i wydaje mi się, że tylko i wyłącznie do tego. Ja sobie tutaj zapiszę. Tu jest główna sala. To wygląda jak coś, co można zapisać. Overrate'ować. Znaczy w sumie, okej, mamy kopalnię siarki, mamy kopalnię węgla. Teraz czas się cofnąć do naszej głównej bazy, czyli tutaj. Prawie temu miejscowi wizytę. Wygląda na to, że król opuścił to miejsce bardzo dawno temu. Zobaczymy, czy uda nam się tu wspiąć. Wygląda, jakby się dało. No. Na pewno po prawo nie możemy iść, także nawet nie będę sobie dawać jednego disappointment. No i to wygląda na ostatnie miejsce, w którym nie byliśmy, więc zwiedzimy to w tym odcinku. Jeszcze i potem jest raczej długo czekania. Wygląda na to, że to koniec mojej podróży. Mógłbym postarać się przesunąć tutaj kamień, ale to by było nędzne zadanie, w sensie, aha, że bardzo ciężko nam to idzie, okej. Okay. Może możemy też to popchać na dół i to spadnie. Dzięki temu będziemy mogli się wspiąć dalej. Najgorsze, że to trzeba trzymać przycisk, bo nie można na automacie. Dobra, wbijamy. Climb. Już bardziej się nie da, halo. Da się. A da się. O, szukali mnie. O. Król by nie probił tego przygodowego ducha u mnie. Okej, zobaczę sobie na mapę. No i to jest bardzo długa i rozległa jaskinia, taka jest prawda. Wiem, że jedne z grzybów jakby przyspieszają nam czas o godzinę,
jeżeli jest, będziemy hodować. Oj, mamy niebieską farbę. Kawałek lapis lazulit. Mogę narysować niebieskie niebo, które nigdy nie widziałem. I Blood Kump. Nic tu nie ma. Nic. 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 6 zawodów. Ta jaskinia wygląda gigantycznie. Zastanawiam się, czy dosięga zewnętrznego świata. Z tego co wiem, pamiętacie, że mogliśmy narysować pająka i nosił on nazwę Friend, czyli przyjaciel. Wydaje mi się, że właśnie jest tu pajączek, z którym będziemy mogli sobie porozmawiać, że będzie naszym przyjacielem. Ale co do tego pewny też nie jestem. Climb... O, możemy po tym się wspinać, po pańczynie. Co to jest? Po prostu koal? Nie, kolejny flint. Mamy tu kolejnego flinta. Czyli kolejny krzemień. Możemy się tu wspinać? O. I tak tam nie chciałem iść. Cześć, pająk. W końcu następna żywa istota. Może mały pajączek będzie moim przyjacielem. No, wygląda jakby nas miał giga w dupie. Czyli brakuje nam jeszcze jednej farby. Mianowicie farby żółtej. I tak nam nie starczy kartek na połączenie tych wszystkich kolorów niestety. Mogę sobie to precyzyjniej wyliczyć. Natomiast chodzenie przez kolejną godzinę w prawo, a potem cofanie się dodatkową godzinę, to już było za dużo jak na wtedy dla mnie, więc... Ta przygoda jest prawie zbyt ekscytująca dla mnie. Jeszcze na dole coś mamy. Ja mówiłem, że dzisiaj jaki będzie odcinek? Krótki. Ciekawe. No tu nie wygląda jakbyśmy mogli się tam dostać, więc nie wiem. Nie wiem w sumie po co tam idę. Po disappointment idę. Martwy koniec. Jeżeli byłby tu jakiś... Teraz mam 7... 7 razy się zawiodłem. Ale Michael Jackson. Tym. Ale kurwa, to jest chodzenie. Ojej. Dobra, powiem wam tak. Nawet nie chcę mi się wracać, bo potem będę strasznie długo tu szedł. Ale z drugiej strony, tam będzie mijać trzykrotnie szybciej czas. To jednak warto jest się cofnąć. Fajnie by było znaleźć kredę, namalować jeszcze kilka obrazków, żeby ten czas jeszcze szybciej płynął. I kredę, znaczy tam żółty kolor i... To by było fajnie. Dobra, moi drodzy, ja muszę iść. Powiem wam tak, to było na tyle. Nie wiem ile te odcinki trwają. Około materiał źródłowy trwa około 3-4 godzin. To jest dużo. 3-4 godziny materiału to jest dużo. Nie wiem na ile dużo mówiłem, na ile będę wycinał. Samotny kryształ. Chciałbym zakończyć jego cierpienie i chyba będziemy nawet mogli to zrobić. Wydaje mi się, że to jest ostatnia rzecz, którą dzisiaj zrobimy. Nawet tego nie zanoszę do domu. Nie martw się, mój mały krysztale. W końcu będziesz uwolniony od cierpienia. Nawet mi się tego nie chce kopać. Nie, wypierdalam stąd. Moi drodzy, wspominam na końcu o łapkach w górę. Nie wiem ile trwają te materiały, jeżeli za długo to sorry. Ale naprawdę ja wypieprzam masę gadaniny mojej i masę materiału, także i staram się mówić już jak najmniej. Pamiętajcie, że pierwszy raz ja robię taką serię, w której jest coś długo i ja muszę raz na jakiś czas coś wycinać. Pierwszy raz w życiu, także mam nadzieję, że wybaczycie. Przypominam o łapkach w górę, komentarzach oraz subskrypcjach, o tym, że na dole znajduje się link do mojego drugiego kanału z vlogami oraz Instagrama. Możecie wpaść, zostawiajcie komentarze, subskrybujcie, majcie się ciepło i życzę wam, moi drodzy, miłego dnia oraz miłej nocy. Do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Ej, ej.